Prawa i Sprawiedliwości poświęconej skutkom podwyżki stawek VAT na żywność 0 do 5%. Mamy pierwszy raport w tej sprawie i tak zwanemu systemowi ETS2, który właśnie przy milczącej zgodzie Polski został w poprzednim tygodniu przyjęty. Jeżeli Państwo pozwolą, to w tej pierwszej sprawie bardzo krótko, jak Państwo wiedzą, ta decyzja o podwyższeniu stawki VAT na żywność do 5% zapadła przed 1 kwietnia. Wcześniej obowiązywała decyzja rządu premiera Morawieckiego o zerowej stawce. No i w momencie jej wprowadzania, a nawet przed tym momentem, minister finansów powielokroć zapewniał opinię publiczną, że nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na ceny. Co więcej, wręcz gwarantował, że ta rywalizacja, jaka odbywa się na rynku artykułów żywnościowych, nie doprowadzi do zwyżki cen. Właśnie mamy taki króciutki raport na stronach Business Insider w oparciu o aplikację Pan Paragon, z której dobitnie wynika, że w drugim tygodniu kwietnia te ceny na kilkanaście podstawowych artykułów żywnościowych były o ponad 5% wyższe niż w końcówce marca. To by oznaczało, proszę Państwa, że w całości podwyżka podatku VAT została przeniesiona na ceny, a tym samym obciąża ona konsumentów, a więc to całe mówienie o tym, że rynek i konkurencja i podmioty handlowe wezmą tę podwyżkę VAT-u na siebie, jest kompletnie nieprawdziwe. Co więcej, spodziewamy się, że te podwyżki dopiero się zaczęły i będą kontynuowane, a jak Państwo wiedzą, od 1 lipca będziemy mieli do czynienia ze znaczącą podwyżką cen energii i ciepła systemowego, a ponieważ ceny energii i ciepła systemowego są w zasadzie w każdym produkcie i w każdej usłudze, to będziemy mieli kolejny impuls, silny impuls inflacyjny, a tym samym nie ma szans na to, żeby w tym roku bank centralny obniżył stopy procentowe, co oznacza drogie kredyty i bardzo silny mechanizm inflacyjny. To nas w najwyższym stopniu niepokoi. A teraz pan minister Buda o ETS-ie numer 2. Szanowni Państwo, w piątek, 12 kwietnia, uchwalono zasadniczy element Zielonego Ładu, dyrektywę budynkową. Rada Unii Europejskiej na poziomie ministrów finansów ECOFIN zatwierdził dyrektywę budynkową przy braku sprzeciwu strony polskiej. Strona polska skapitulowała absolutnie w tej sprawie. Były kraje, które sprzeciwiły się tej decyzji, Polska nie protestowała. Wiceminister finansów był obecny w piątek na tej radzie, nie protestował, nie był przeciw wprowadzeniu tego elementu Zielonego Ładu. Z czym się wiąże dyrektywa budynkowa? Szanowni Państwo, likwidacją ogrzewania gazowego. Dla wszystkich tych, którzy mają ogrzewanie gazowe w domach indywidualnych, ale również w blokach, jest fatalna informacja. Z 2030 rokiem trzeba będzie zlikwidować to ogrzewanie na rzecz innego, tę instalację na rzecz innej. To jest dramat polegający na tym, że często te instalacje są bardzo świeże. Dopiero od niedawna modernizacje budynków właśnie w tym kierunku zmierzały. Teraz się okazuje, że po 2030 roku trzeba będzie je likwidować. Co więcej, wszystkie nowe budynki, które będą powstawały po 2030 roku, będą musiały być zeroemisyjne. Co to oznacza? Każdy blok, każdy nowy budynek będzie musiał mieć instalację fotowoltaiczną, będzie musiał mieć pompy ciepła. Co to oznacza z punktu widzenia cen budowy domów bądź ceny mieszkań? Radykalne zwyżki cen. Radykalne zwyżki cen. Jeżeli dzisiaj ktoś mówi, że ceny wzrastają i ceny mieszkań są drogie albo budowy domów dzisiaj jest bardzo droga, to po 2030 roku to będzie zupełny dramat. Ale co więcej, Szanowni Państwo, już od 2025 roku nie będzie żadnych dopłat, jeśli chodzi o piece i kotły na paliwo kopalne, na gaz, na węgiel. Od 2028 wszystkie urzędy nie będą mogły już stosować tego typu rozwiązań, a od 2030 wszystkie indywidualne budynki mieszkalne, jednorodzinne, ale też wielorodzinne. Eliminacja ogrzewania gazowego to jest uderzenie w najbiedniejszych. Najbiedniejsi zapłacą jeszcze więcej. Ci, którzy dzisiaj mają samochody elektryczne, ci, którzy dzisiaj mają pompy ciepła, nie zapłacą. Zapłacą ci, którzy mają dzisiaj piece gazowe, węglowe,
to będzie dodatkowy podatek, który będzie ich uderzał. Jak duży? No możemy spodziewać się, że od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Teraz Polska musi wdrożyć te przepisy. Ja się zastanawiam, dlaczego Polska nie protestowała? Dlaczego Polska nie złożyła sprzeciwu? Były takie kraje jak nawet Włochy, Węgry, które zgłosiły jasny, wyraźny sprzeciw. Polska głosami polskiego rządu w piątek nie zabrała głosu w tej sprawie, nie protestowała, nie sprzeciwiła się. To jest bardzo złe reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej i można tylko podejrzewać, z czego to wynika. Prawdopodobnie było to efektem negocjacji i zgody za odblokowanie środków z KPO. To jest naprawdę dramatyczna decyzja, która przełoży się na gospodarstwa domowe. Mamy podwyżkę VAT-u na żywność. Proszę pamiętać, pan Domański wielokrotnie w mediach w zasadzie tę samą myśl formułował, że podwyżka VAT-u nie przełoży się znacząco na ceny żywności. Przełożyła się jeden do jednego. Co więcej, ostatni raport pokazuje, że nawet powyżej, bo 5,1 to jest ta zwyżka koszyka dóbr tych podstawowych żywnościowych, jeśli chodzi o miesiąc do miesiąca, czyli marzec, a kwiecień sprzed tygodnia. Ponadto ceny energii. Pamiętamy, że 1 lipca kilkadziesiąt procent podwyżki, bon energetyczny tylko dla nielicznych. To wszystko powoduje, że Polacy będą ubożeli. To znaczy, że ci najubożsi będą płacili jeszcze więcej, bogatsi nieszczególnie na tym stracą. Taki mamy dzisiaj stan gry na dzisiaj, ale to, co wydarzyło się w piątek, to będzie historycznym momentem. To jest zielony ład wprowadzany, można powiedzieć, już bez sprzeciwu Polski. Zasadniczy element zielonego ładu, który będzie niebawem wprowadzony. Głos Polski w tej sprawie, niestety, brak sprzeciwu. Proszę Państwa, nawiązując do tego, o czym mówił pan minister Buda, chcę tylko zwrócić Państwa uwagę, że tutaj od grudnia zaprzątają nas bardzo często różnego rodzaju dyskusje, które wydają się nam ważne. One przysłaniają bardzo często decyzje, które są podejmowane w Brukseli przy braku sprzeciwu naszego kraju. Ja tylko przypomnę cztery takie decyzje, które będą rzutowały, już rzutują na naszą przyszłość. To jest zgoda premiera Tuska na trzy nowe podatki w grudniu poprzedniego roku. To jest zgoda na bardzo niedobry dla polskich rolników kształt umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą. To jest zgoda na pakt migracyjny w takim wydaniu, że albo przyjmujemy, albo płacimy 20 tysięcy za jednego nieprzyjętego migranta. I wreszcie to jest zgoda na omówioną tutaj szczegółową dyrektywę budynkową z tak zwanym podatkiem od spalania paliw kopalnych, transportu drogowego i transportu morskiego, co znacząco podwyższy ceny w tych obszarach. Wszystko to odbyło się w zasadzie w milczeniu, bez debaty w Polsce, natomiast tutaj nas zajmowały dyskusje tak naprawdę poboczne i zwracam Państwu na to uwagę. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dzień dobry, Edward Jasny z Telewizji. Chciałem zapytać o program Mieszkanie na Start, program kredytowy rządu Donalda Tuska, którego jeszcze nie ma, już podnosi ceny mieszkań o prawie 100 tysięcy złotych. Jak panowie oceniają? Szanowni Państwo, to co Platforma Obywatelska powoduje na rynku mieszkań, to jest kompletny dramat od października. Poprzez zapowiedź w październiku likwidacji bezpiecznego kredytu 2% wywołali lawinę wniosków do końca roku, 50 tysięcy i doprowadzili do radykalnej wzwyżki cen nieruchomości. To jest po pierwsze. Po drugie, zapowiedzieli program, który rzeczywiście również może powodować taką zwyżkę. My postulujemy, żeby w ramach tego programu były limity ceny nieruchomości za metr kwadratowy. To będzie stabilizowało ceny, a wręcz je ograniczało. Bez tego oczywiście ceny nieruchomości znów wzrosną, więc ich dorobek w zakresie polityki mieszkaniowej jest tutaj dramatyczny. Następnie trzeba pamiętać, że proponowali tanie mieszkania na wynajem. Myśmy wydawali w 2023 roku na te mieszkania 2 miliardy złotych. Oni go ograniczyli o połowę do miliarda złotych na 2024 rok. Więc polityka mieszkaniowa w ich wydaniu, jak dołożymy jeszcze dyrektywę budynkową i budynki zeroemisyjne, na każdym nowym bloku będzie musiała być fotowoltaika i pompy ciepła zainstalowane. To jest co najmniej kilkanaście procent droższe mieszkania od 2030 roku. Politycznymi pracownikami pozostałe na pewno niektórzy ołtarze walki o masę.
Szanowni Państwo, dzisiaj jest medialny atak na Centralny Port Komunikacyjny, jest pewnego rodzaju pomoc Platformie, żeby móc się z tego projektu wycofać. I będzie poszukiwanie dorszarza 6,50, żeby mieć pretekst do tego, żeby tej inwestycji nie prowadzić. Jeżeli ktoś uważa, że jakiekolwiek nieprawidłowości pojawiły się w zakresie tego programu, proszę bardzo, od tego jest prokuratura. Natomiast to w najmniejszym stopniu nie przeczy zasadności tego projektu. Niemcy nawet piszą, że to jest śmiertelne zagrożenie dla ich lotnictwa, dla lotniska w Berlinie i tak dalej. To jest koronny dowód na to, że tę inwestycję należy realizować. Natomiast szukanie dziury w całym, pan Lasek nie jest w stanie audytu przeprowadzić, pan Lasek nie jest w stanie czegokolwiek audytować, więc tym bardziej budować, więc ja rozumiem, że on będzie bronił się rękoma i nogami przed tym, żeby budować Centralny Port Komunikacyjny. Po prostu tego nie potrafi. Ale jeżeli rzeczywiście tak jest, niech zrezygnuje, a kolejny pełnomocnik weźmie się do roboty. Dzisiaj leży wniosek wojewody o uzupełnienie dokumentacji, który nie jest uzupełniany z tego powodu, że pan Lasek nie potrafi tego zrobić. A uwaga, o co chodzi? O mapę w innej skali. Potrzebuje na to kolejnego miesiąca, żeby przedłożyć mapę w innej skali. To jest dowód na kompetencje tego człowieka. Ale pani redaktor, naprawdę to jest dorsz za 6,50. To jest dorsz za 6,50. To nie ma żadnego związku z celowością realizacji tej inwestycji. Proszę Państwa, jesteście Państwo dziennikarzami. Dobrze byście było, żebyście zwracali uwagę na takie szczegóły, że próbuje się Was puścić właśnie w taki kanał nieuzasadnionych wydatków, aby kwestionować całość tej inwestycji. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedział pan minister. Jeżeli to były wydatki niezgodne z obowiązującym prawem, to pełnomocnik doskonale wie, co z tym zrobić. Skierować wniosek do prokuratury, a winni tego rodzaju nieprawidłowych wydatków, jak się sugeruje, zostaną rozliczeni. Natomiast dyskutowanie o tym i kwestionowanie celowości tej inwestycji po prostu szkodzi polskim interesom. Powtórzmy to z całą mocą. Szkodzi polskim interesom. Ta inwestycja dla pani pokolenia, pani dzieci jest po prostu potrzebna jak powietrze. Nie podcinajcie gałęzi, na której siedzimy. Znaczy, mamy do czynienia z niepoważnym zachowaniem państwa polskiego, które ujawnia informacje o tym, że służby specjalne prowadzą działalność operacyjną. W każdym kraju jest to możliwe, jak się okazuje, oprócz Polski, bo dzisiaj rządzący będą robili z tego wydarzenie na miarę afery, a tak naprawdę są to rutynowe działania, które mają zapobiegać przestępczości zorganizowanej, kryminalnej i tak dalej. Jak się okazuje, wszystkie tego typu działania były za zgodą sądów. Sam przyznał to minister sprawiedliwości. Więc ja proponuję szybciutko tę komisję śledczą zamknąć, rozliczyć wszystkich tych, którzy nieźle na niej zarobili i przyznać się do fatalnego błędu, jakim było powołanie tego typu komisji śledczej. Ona dzisiaj nic nie wnosi, a jest przedmiotem pośmiewiska zarówno samej istoty tej komisji, jak i poszczególnych jej członków. I osłabia polskie państwo. Dokładnie. Proszę Państwa, nie boimy się, że byliśmy inwigilowani. Boją się tylko ci, co mają coś na sumieniu. My nie mamy nic na sumieniu, więc nie boimy się inwigilowania. Proszę Państwa, proszę Cię bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście następna kadencja Parlamentu Europejskiego to będzie ta kadencja, która będzie musiała wyjaśnić, jak to możliwe, że uzgodnienia między przewodniczącą komisji a pretendentem do premiera, na premiera w Polsce doprowadziły do tego, że półtora roku środki z KPO były blokowane. Musi powstać specjalna komisja na poziomie Parlamentu Europejskiego, która to wyjaśni. Dlaczego? Dlatego, że blokowanie tych środków przez Platformę Obywatelską, przez pana Donalda Tuska i Ursulę von der Leyen doprowadziły do tego, że my w całości tych środków nie wykorzystamy. Już dzisiaj są analizy, które pokazują, że stracimy na tym od kilku do kilkunastu miliardów. Nawet pojawia się kwota 16 miliardów euro. Co to oznacza? Te osoby, które blokowały te środki, muszą za to ponieść odpowiedzialność. Dzisiaj te środki są odblokowywane na podstawie ustawy prezydenckiej z czerwca 2022 roku. Co to oznacza? Już wtedy mogły być odblokowane.
kto je blokował. Będziemy to wyjaśniać. Wszystko na to wskazuje, że to było polityczne uzgodnienie między panem Donaldem Tuskiem a Ursulą von der Leyen. Następna kadencja Parlamentu Europejskiego tym się zajmie. Mam nadzieję, że polscy europarlamentarzyści wszyscy podpiszą się pod komisją w ramach Europarlamentu, która będzie musiała to wyjaśnić. No to są projekty pseudo-praworządnościowe. One żadnej praworządności nie wprowadzają, tylko sieją chaos. Dzisiaj można kwestionować dowolny wyrok z tego powodu, że podważa się umocowanie prokuratury do działania w danym postępowaniu. Dzisiaj cieszą się przestępcy, którzy mogą się uwolnić od odpowiedzialności z tego powodu, że zakwestionują oskarżyciela publicznego w procesie, w którym uczestniczyli jako podejrzani albo oskarżeni. Nie ma projektu, który by się pojawił w zakresie praworządności od października, który by cokolwiek poprawiał. To jest raczej chaos i nie dziwię się prezydentowi, że spogląda na to z dozą ostrożności. Trzeba się przyglądać tym projektom, bo one w zasadzie zawłaszczają wiele instytucji, jak prokuratura, natomiast nic dobrego nie wnoszą. I łamią polską konstytucję. Proszę bardzo. Czy coś jeszcze? Jeżeli nie, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Zapraszamy na kolejne konferencje Prawa.